feel better, never lose. Show me that work and lose. Show me that all new can take you off. Go time, baby, please take that off. Swimming on the beat, no need to get that car. Swimming on the beat, no need to get that car. I get the cash and I go hard. Spending the cash on the fashion. Ain't gotta talk all the shit at all. Show this is not everybody talk. Show this is not everybody talk. Who's your man? With you got me crazy, oh, then I'll keep it on. Just care about it cause 곤란하니까 애매해 dizzy 알아 머리 아파 지금도 널 생각해. Yeah yeah just wanna keep going. Oh yeah 오늘 내 약속이. Oh yeah 있어도 break that shit 아직 갈게 멀어 우리 사이. Yeah you're so bulletproof 안기고 싶어 해도 지금 맞아 가서 쓰는 중 내 생각에 잠겨. Yeah 주셨는데 벌점 이건 내가 위험해. Don't tell my friends. I zobaczymy coś w środku. Co to jest ta? Wewnątrz. Jeszcze jedna kopeta. Później. Jakiś płyn. Jest jeszcze instrukcja obsługi. Jest fajnie objaśnione. Okay. Potem co jeszcze? A, mamy patyczek. Węgle. I mamy przygotowane i już razu wypisane kopelki. Czyli nie trzeba iść wysyłać za wasze pieniążki, tylko po prostu się postarali. Najważniejsze, żeby ludzie się przebadali, niż nie wiem, ktoś odmawiał, bo wiedzą, że nie idzie, bo nie ma hajsu, żeby wysłać. Czy nie ma niby pieniędzy, czy nie wiem, znaleźć sobie jakąś wymówkę. Siema. Są sprawy ważne i ważniejsze. Wiadomo, żarty żartami. Albo jak mówią lekarze przy operacji. Dłużmy jaja na bok. Przyszedł czas, żeby zrobić sobie test na COVID-19. Ale też koronawirusem. Czy się jakkolwiek stresuje? No na pewno nie. Nie mam symptomów, tak szczerze mówiąc. Czuję się ok. Dobra, bez głupich żartów. Taki mały odryw wymiotny. Mam coś dziwnego. Ten sam patyczek do nosa na 10-15 sekund. Jakieś jest napisane 2,5 cm. Czyli gdzieś, no gdzieś tyle może. Niech pychamy sobie gdzieś tam do zatok, albo do mózgu, albo do głowy. Możemy umieścić. Ok, jest już w środku. Zamykamy. I tu jest na nim naklejka.
jakby z moim numerem, nazwijmy to numer pacjenta. Czyli to sam numer, który mamy na naszej książeczce. I takie coś. A propos testu jeszcze, czy on coś kosztuje, czy nie. Można zrobić test w niektórych placówkach w danych miastach. Oczywiście za darmo po umówieniu się. Ja zamówiłem, jest bezpłatnie. No, zamówiłem go ze strony internetowej. Tam podeślę link dla osób, które chciałyby sobie taki test zrobić. Sam dla siebie praktycznie można sobie zrobić. Niektóre, jakby to nazwać, apteki albo... Niekoniecznie apteki, ale w niektórych miejscach możemy zapłacić za to od 100-150 funtów za wykonanie tego testu. Jest to nie do końca w porządku, w zasadzie w ogóle nie jest w porządku zarabianie na kimś. Tym bardziej w tej dobie kryzysu. Nazwijmy to w pewnym sensie kryzysem. Nie ma się co oszukiwać. Ok. To jeszcze zakleimy. Ja wykonałem to za darmo. I wydaje mi się, że takie testy powinny być za darmo. Ok, umieszczamy w pudełeczku. Za chwilę dam naklejeczkę. Wszystko jest, że tak powiem, ładnie, fajnie opisane. Nie trzeba chyba znać angielskiego, żeby wykonać ten test. Jeżeli ktoś nie zna angielskiego, w ogóle nie... anime, anime, jak to się mówi, da sobie radę. Ma wszystko opisane, jak dla... przepraszam, że to nazwę, ale jak dla debili. Nie mówię, że te osoby są dyblami, bo wszystko jest tak proste. Za chwilę. Pójdę i umieszczę to w skrzynce. Dlaczego w skrzynce pocztowej? Ponieważ dziś jest niedziela, w zasadzie jest już wieczór. Skrzynki opóźniane są częściej niż poczty. Więc dzisiaj za chwilę będę to wysłać. Wrzucić do skrzyneczki, tej czerwonej, takiej popularnej. I tu już nie martwić się, czekać po prostu na wyniki. Ponieważ już pójdę do pracy i musimy specjalnie wcześniej wstawać. Nazwijmy to i patrzymy. Ja się przebieram i idę to wyrzucić. Nie do śmieci, do skrzynki. Okej. Monday. Zobaczymy. Dobra, umieszczone w skrzynce i czekamy na wyniki, które będą ogłoszone mailem i telefonicznie, chociaż wiadomo, najszybciej SMS-em. Tu mamy na przykład na ulicy, gdyby ktoś przychodził i chciał zdezynfekować ręce. Nie wiem, czy zbieżność, czy nie sytuacji, ale przypadek, że tu jest apteka? Nie sądzę.